Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Zalewska. Bardzo miło mi się z Państwem spotkać w ramach kolejnego spotkania Czas na sztukę. W ramach naszego małego cyklu Wielkie Powroty chciałbym Państwu opowiedzieć o obrazie Wnętrze Katedry w Mediolanie pędzla Marcina Zaleskiego. Obraz ten szczęśliwie powrócił do muzeum w 2019 roku, był bowiem stratą wojenną. Mimo tego, że od zakończenia II wojny światowej upłynęło już ponad 75 lat, to szczęśliwie ciągle odnajdują się zaginione wówczas muzealne dzieła sztuki. Te powroty są związane zawsze z trudnymi negocjacjami, z trudnymi rozmowami, bo obraz odnalazł się w Austrii. Ale zanim dojdziemy do tych kłopotliwych spraw, najpierw powiedzmy sobie trochę na temat autora tego dzieła. Marcina Zaleskiego możemy poznać osobiście z jego autoportretu, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz ten został namalowany około 1840 roku. Przedstawia około 40-letniego mężczyznę, ubranego bardzo elegancko w żółtą kamizelkę, jasną koszulę, pomarańczowy fular, frak. Siedzi w kameralnym domowym wnętrzu przy stoliku nakrytym serwetą. Na stoliku stoi filiżanka, w dłoni cygaro. Światło wpada do pomieszczenia z lewej strony przez okno, wydobywając twarz modela, a także odbijając się od lustra, które wisi po prawej stronie za jego plecami. Co ciekawe, kiedy w latach 80. XX wieku Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowywało wystawę monograficzną Marcina Zaleskiego, to ku zaskoczeniu kuratorki okazało się, że przetrwało wszystkie zawirowania dziejowe właśnie to lustro. Niestety nie udało się go wtedy pozyskać na ekspozycję, ale była to wówczas jedna z nielicznych pamiątek, które zachowały się po malarzu Marcinie Zaleskim. On zaprezentował nam się na tym autoportrecie jako taki prawie dandys. Zresztą wiemy z przekazów historycznych, że Marcin Zaleski bardzo przykładał wagę do ubioru. Jego elegancja, smak dotyczący właśnie stroju był znany współczesny. Ten autoportret bynajmniej nie pokazuje nam głównej specjalizacji malarza, bo choć jest to bardzo dobry obraz, to Marcin Zaleski zarabiał na życie głównie jako wedutysta, czyli malarz pejzażu miejskiego. Popularność przyniosły mu właśnie takie obrazy z widokami miast, także wnętrz różnych historycznych budynków. Ale zanim osiągnął sukces, bo kiedy maluje ten autoportret, jest już uznanym w Warszawie malarzem, jego droga na artystyczne wyżyny była dosyć skomplikowana i niełatwa. My byśmy go dzisiaj określili takim angielskim terminem self-made manem. To znaczy on sam doszedł do wszystkiego. Dlatego, że urodził się u schyłku wieku XVIII w Krakowie w bardzo ubogiej rodzinie. To była rodzina szlachecka. To potwierdzenie szlachectwa uzyskał już później jako dojrzały mężczyzna, ale jego ojciec należał do cechu szewców. Niewiele wiemy o tym, gdzie się uczył, gdzie zdobywał pierwsze szlify jako malarz. Wiadomo, że jedną z pierwszych prac, jakich się podejmował zarobkowo, to była praca w wytwórni ram do obrazów. Ponoć bardziej fascynowały go owe obrazy, które w tych ramach się znajdowały, niż sama oprawa. Niemniej jednak w przyszłości będzie sam przywiązywał uwagę do tego, jak będą oprawiane jego obrazy. Nie wiadomo, u kogo się uczył w Krakowie. Z pewnością jakieś lekcje musiał pobierać, gdyż w Warszawie pojawi się już jako człowiek posiadający pewne umiejętności artystyczne. Do Krakowa będzie powracał wielokrotnie, malując także widoki swojego rodzinnego miasta i w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Takie widoki Krakowa się znajdują. Mamy z około 1844 roku widok na Bramę Floriańską czy widok na dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej z 1846 roku. Jako około 18-latek pojawia się Zaleski w Warszawie, gdzie taką ważną pracą, którą się podejmie, będzie praca w dekoratorni Teatru Narodowego. Marcin Zalewski nie zostawił nam żadnych wspomnień, które by jakoś bardziej szczegółowo opisywały ten czas, ani nawet żadnych obrazów czy rysunków z tego okresu, bo archiwalia teatralne spłonęły w czasie II wojny światowej. Dlatego, żeby troszeczkę przybliżyć sobie, jak mógł pracować nasz bohater w tym czasie, zobaczmy obraz Józefa Hilarego Głowackiego, malowanie kurtyny z około 1840 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie na dziedzińcu przy budynkach teatralnych rozpięta jest na ziemi wielka tkanina i pomocnicy i dekoratorzy zamalowują właśnie tą olbrzymią powierzchnię. Zachowała się taka jedna anegdota, która nam mówi o umiejętnościach młodego Zaleskiego w tym okresie. Otóż trzeba było namalować scenografię sali balowej. W tej sali balowej były kolumny oświetlone z kilku żyrandoli, a więc oświetlone z wielu stron. I bardzo trudnym problemem było umiejętne rozłożenie światła i cienia, tak aby na płaskiej powierzchni scenografii dać wrażenie bryły, trójwymiarowości kolumny. I ponoć właśnie Marcin Zaleski świetnie sobie poradził z odpowiednim rozłożeniem tych partii światła i cienia i pozwoliło mu to na większą samodzielność w pracy w dekoratorni. Ten czas 5 lat spędzonych właśnie przy malowaniu dekoracji teatralnych był taką bardzo ważną szkołą Marcina Zaleskiego. Nauczyła go ta szkoła wykreślania perspektywy, odwzorowywania na płaskiej powierzchni głębi miasta, głębi pomieszczeń, odpowiednie rozmieszczenie światła naturalnego i sztucznego. Prawdopodobnie tam też mógł zetknąć się po raz pierwszy z malarstwem olejnym, ale w dużej mierze wygląda nam Marcin Zaleski na raczej samouka. Co ciekawe, w przyszłości, w latach, kiedy zostanie już takim samodzielnym malarzem, będzie wracał kilkakrotnie do malowania dekoracji teatralnych. Ten teatr gdzieś z pewnością pozostanie w jego sercu na długo. Pierwszym obrazem, jaki publicznie pokazał Marcin Zaleski, była Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego, wzorowana na grafice, a więc nie do końca samodzielna kompozycja. Niemniej jednak sceny historyczne nie będą pociągały Zaleskiego w przyszłości. Głównym bohaterem jego obrazów będzie architektura zewnętrzna bądź wewnętrzna, chociaż czasami ta architektura będzie tłem dla zdarzeń historycznych. Między innymi takie obrazy powstały w 1831 roku, gdzie na tle warszawskich budynków mamy wydarzenia związane z powstaniem listopadowym. Jest to pożar arsenału, jest to powrót oddziału Wojska Polskiego z Wierzbna, czy wprowadzenie do Warszawy jeńców i chorągwi zdobytych w bitwach pod Wawrem i Dębem Wielkim. We wszystkich tych obrazach bardzo ważne jest światło, bo malowanie wedut, malowanie pejzażu miejskiego to połączenie kilku istotnych umiejętności. Biegła znajomość perspektywy, wykreślania głębi, budowania przestrzeni w obrazie i także konieczna umiejętność operowania światłem. Często właśnie zderzeniem tego światła naturalnego ze światłem sztucznym. Takie problemy malarskie wzięto na warsztat bardzo intensywnie bliżej końca wieku XIX, ale takimi zadaniami mierzył się
także Marcin Zaleski. Chociaż wiek XIX przede wszystkim stawia na piedestale malarstwo historyczne, opowieść, narrację, także alegorie, to jednak trwający wtedy równolegle z akademizmem Biedermeier bardzo ceni sobie widoki miast, pejzaże, tak zwane krajowidoki, ceni sobie przedstawienia wnętrz znanych budynków, kościołów, pałaców, takimi właśnie obrazami chętnie dekoruje swoje kamienice mieszczaństwo. Stąd też Marcin Zaleski miał szansę na odniesienie wielkiego sukcesu. Dosyć szybko jego obrazy stają się niezwykle cenione, otrzymuje liczne zamówienia, także ceny, które trzeba zapłacić za jego płótna są stosunkowo wysokie, niemniej jednak na zamówienia nie narzeka. Te obrazy są dla nas istotne z kilku względów. Przede wszystkim pokazują nam najlepszego malarza wedutystę wieku XIX w Warszawie. Malarza, który z pewnością inspirował się obrazami Canaletta, aczkolwiek do tej palety tematów dodał także widoki wnętrz, których Canaletto nie malował, ale także te obrazy były niezwykle cenne po II wojnie światowej, ponieważ pomagały rekonstruować zniszczone zabytki i paradoksalnie właśnie ta funkcja użytkowa obrazów Zaleskiego przesłoniła w latach powojennych tą stronę artystyczną jego dzieł. Oprowadza nas swoimi obrazami Marcin Zaleski po rodzinnym mieście. Pokazuje nam Zamek Królewski, pokazuje nam łazienki i z zewnątrz, i także wewnątrz. Także dokumentuje takie interesujące zdarzenia z historii Warszawy, jak na przykład rozbiórka kościoła Bernardynek przy Placu Zamkowym. A więc dzięki wybranym przez Marcina Zaleskiego tematom uczestniczymy w życiu Warszawy końca pierwszej połowy i w następnych dekadach drugiej połowy wieku XIX. Warto też wspomnieć, że nie tylko Warszawa była tematem obrazów Marcina Zaleskiego, ale także właśnie Kraków, wspomniane przeze mnie rodzinne strony malarza, ale Wilno, Kowno, Skierniewice, także malował twierdze carskie. Tych tematów było bardzo, bardzo wiele. Był bardzo płodnym zresztą malarzem Marcin Zaleski i także zaprasza nas chętnie do wnętrz kościelnych. Zresztą w 1909 roku, kiedy w Zachęcie miała miejsce wystawa już pośmiertna, to Henryk Pionkowski we wstępie do katalogu tej ekspozycji tak napisał. Prawdziwe mistrzostwo Zaleskiego przejawia się przede wszystkim we wspaniałych kościelnych wnętrzach. Te jego obrazy pozostaną na zawsze jako perły czystej wody. Mniej już wówczas ceniono widoki miejskie, weduty Zaleskiego, dlatego że właśnie te poszukiwania luministyczne artystów doszły już do innych miejsc. Zresztą Zaleski posługiwał się przede wszystkim perspektywą wykreślną, nie stosował perspektywy powietrznej, ale niemniej jednak nadal jego malarstwo było niezwykle cenione. W Warszawie miał ulubione miejsca, do których powracał ze swoimi sztalugami, chociaż przenośni wówczas malarze nie malują obrazów od początku do końca w danym miejscu, wykonują szkice, a obrazy powstawały w pracowni. Taką ulubioną świątynią jest Katedra Świętego Jana w Warszawie, którą będzie Zaleski malował przed remontem Ićkowskiego, w trakcie prac modernizacyjnych i po ich zakończeniu. Będzie malował i nawę główną, i kaplicę literacką. W szczególny sposób także związał się z kościołem Świętej Anny, gdzie wykonywał pracę o charakterze konserwatorskim. Dzisiaj to raczej byśmy określili jako takie przemalowania, ale na ówczesne czasy to było sposób na odnawianie dawnych fresków. I tutaj Marcin Zaleski w kościele Świętej Anny odnawiał freski
XVIII-wiecznego Bernardyna Walentego Żebrowskiego. Warszawiacy nie tylko zresztą cenili bardzo sobie obrazy Zaleskiego, jego talent był ceniony, bardzo pochlebnie wypowiadano się o jego obrazach. Dzięki tej wysokiej ocenie także został zaproszony do wykładania w Szkole Sztuk Pięknych, wykładał tam perspektywę malarską i w takim ważnym, cennym wspomnieniem malarskim z ponad 20 lat pracy w Szkole Sztuk Pięknych, a potem w klasie rysunkowej jest obraz wnętrza Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie z 1858 roku, gdzie widzimy studencką brać pracującą nad swoimi obrazami. Z pewnością był Zaleski bardzo cenionym wykładowcą, dlatego że przekazy historyczne nam mówią, że był bardzo lubiany przez swoich studentów, był bardzo zaangażowany w tą pracę i ostatnie 2 lata wykonywał tę pracę za darmo, też z powodu oszczędności jego pensje skreślono z listy wydatków. Miał już wówczas lat 70 prawie, w związku z tym było to naprawdę duże poświęcenie i z pewnością takie zamiłowanie do strony edukacyjnej, do prowadzenia działalności edukacyjnej. Przejdźmy zatem do tytułowego bohatera naszego spotkania, obrazu wnętrze katedry w Mediolanie. Obraz ten pojawił się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie w 1867 roku. Został zakupiony nie od malarza, który żył wtedy jeszcze, ale od prywatnego właściciela, Tytusa Szaniawskiego, urzędnika. W zbiorach Muzeum Narodowego zachowały się archiwalia związane i z zakupem tego obrazu. W zbiorach muzeum przechowywane są nie tylko dzieła sztuki, ale także dokumenty związane z pochodzeniem tychże dzieł. Mamy więc akta Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, bo tak się w wieku XIX nazywało w początkach swojej historii nasze muzeum. Mamy właśnie korespondencję z Tytusem Szaniawskim. Mamy także asygnatę, czyli takie potwierdzenie zakupu. Wiadomo, że zapłacono Szaniawskiemu 140 rubli srebrnych za tenże obraz. Mamy także przedwojenny wpis do inwentarza, mamy także przedwojenną kartę naukową. Niezwykle cennym dokumentem poświadczającym obecność tego obrazu w zbiorach muzealnych jest szklany negatyw. Szklany negatyw przedstawiający właśnie fotografię tego obrazu bez ramy. Dlatego, że to zdjęcie pozwoliło nam z całą pewnością udowodnić, że obraz, który w 2018 roku pojawił się w domu aukcyjnym Doroteum w Wiedniu, jest tym samym, który zaginął zapewne w okolicach Powstania Warszawskiego z Warszawskiego Muzeum. To było bardzo ważne, dlatego że wiemy, że malarz najprawdopodobniej w momencie sprzedaży wnętrza katedry w Mediolanie prywatnemu właścicielowi namalował autorską replikę tego obrazu. A więc istotne było wykazanie w procesie restytucji dzieła, że to jest dokładnie ten sam obraz, ta sama wersja, która zaginęła z muzeum. A chociażby siatka spękań na warstwie malarskiej, na powierzchni płótna była tak dobrze widoczna na szklanym negatywie, że konserwatorka muzeum Anna Lewandowska mogła na przechowywanym w Wiedniu obrazie wskazać dokładnie te same miejsca i udowodnić, że jest to z pewnością to samo dzieło. Na zdjęciu przedwojennym widać także doskonale 2 miejsca z sygnaturami malarza przy lewej krawędzi płótna i w prawym dolnym rogu. Malarz dwukrotnie podpisał owo dzieło. Obraz był oprawiony we wtórną ramę, nieoryginalną. Już po przywiezieniu dzieła do Warszawy, w momencie jego powrotu, do którego przysłużyło się Ministerstwo Kultury i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie, bo te negocjacje są zawsze bardzo trudne. Już po przywiezieniu tego obrazu odnalazła się także oryginalna jego rama,
W zbiorach muzealnych są nie tylko same obrazy, ale także historyczne ramy. Nie można było jednak wprawić odzyskanego obrazu w tę ramę, gdyż obraz przeszedł konserwację, która nieco zmniejszyła jego wymiary, a więc już ta historyczna rama okazała się odrobinę za duża. Szczęśliwie płótno zachowało się w doskonałym stanie i razem z Marcinem Zaleskim możemy wejść do wnętrza katedry w Mediolanie. Obraz ten powstał w Warszawie po powrocie malarza z podróży zagranicznej do Paryża i także do Italii. Stamtąd z pewnością przywiózł artysta wiele szkiców i rysunków, dzięki temu kilka lat później, mając zapewne jeszcze pod powiekami słoneczne niebo Italii i tamtejsze widoki, posiłkując się szkicownikiem, mógł odwzorować to wnętrze nad Wisłą. Wchodzimy do gotyckiej świątyni. Jesteśmy dokładnie w transepcie, czyli w nawie poprzecznej. Widzimy gotyckie sklepienie. W głębi jeden z ołtarzy bocznych światło wpada i oświetla ten ołtarz przez gotyckie okna. We wnętrzu widzimy nie tylko historyczne zabytki, monumentalną architekturę, ołtarze, konfesjonały, ale także widzimy wiernych, którzy się modlą, którzy przystępują do komunii. Widzimy także turystów. Przecież takim turystą był sam Marcin Zaleski, a więc jesteśmy w stanie poczuć się jak XIX-wieczni podróżnicy i chłonąć razem z nimi nastrój zabytkowej budowli. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia oryginału w Muzeum Narodowym w Warszawie.